Cześć, z tej strony Mike, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj garść informacji i aktualizacje na temat projektu CRDTP, a więc zaczynamy. Na początku inf parę informacji, a mianowicie jeżeli o samym projekcie chcecie się dowiedzieć, bo to jest tylko aktualizacja, to oczywiście link znajdziecie na moim kanale. Wrzucę Wam go też pod filmem do poprzednich moich materiałów o Crypto Daily i o CRDT Pay. Także do tych materiałów zachęcam zajrzeć, ja z projektem współpracuję, projekt fajnie się rozwija, a celem dzisiejszego odcinka jest krótka aktualizacja tego, co nowego się pojawiło w projekcie, no bo faktycznie parę rzeczy nowych się pojawiło i... I warto, warto jest to zaktualizować, także teraz przejdźmy oczywiście na początku. E, słuchajcie, głównym źródłem informacji powinno być dla, powinien być dla Was portal Medium, ze względu na to, iż, iż tutaj na tym, e, na tym portalu są wszystkie informacje: to jest ich blog na .medium .medium Com tutaj są wszystkie te informacje, ale teraz parę rzeczy z Twittera, bo to najważniejsze jest na początku oczywiście. Słuchajcie, zobaczcie to, co zostało ogłoszone. Przede wszystkim duże ogłoszenie BitGo, znany operator, między innymi naszego polskiego BitBay'a obsługuje, obsługuje, zintegrował token CRDT na platformie i tu można oczywiście kliknąć i zobaczcie, jest ogłoszenie bezpośrednio ze swojej platformy i tu można sobie znaleźć, tu można znaleźć sobie te tokeny. Postarajmy się go znaleźć. CRDT, proszę bardzo, jest zintegrowany jest oficjalna strona Bitgo, jest, jest informacja, także to jest duża informacja. Został, został zintegrowany, także, także Bitgo tutaj fajnie działa. Przechodzimy sobie do drugiego newsa. To już mówiłem też wcześniej, ale zobaczcie z, z, pojawiły się karty CRDTP, które będą wypuszczane, które będą wypuszczane. To też jest informacja, to też jest link. Tak można zamówić sobie kartę. Ja planuję taką kartę zamówić. No i oczywiście użytkownicy TRDT będą mogli zamówić karty Visa dzięki partnerstwu CRDTP i Trastry karty. O ile dobrze pamiętam, nie chcę się pomylić, ale chyba to jest operator litewski. Także świetna sprawa bardzo fajna informacja. kolejny operator, który będzie dawał karty płatnicze. Super sprawa. Kliknijmy sobie na ten link i oczywiście Get Your Trastra Cards. Możecie tutaj dostać, zobaczcie, takie karty, konwertuj swoje kryptowaluty na gotówkę na, natychmiastowo, także e, dotyczy Unii Europejskiej, osobiste konto IBAN połączone z kartą Trustra, dziennie do 8 tysięcy funtów, konwertuj Bitcoiny, Ethereum, Bitcoin Cash, Litecoin, XRP i Euro oczywiście, do Euro i natychmiast możesz sobie tu płacić, także fajna sprawa. Kolejną informacją, która tu się pojawiła, to jest projekt Engine i współpraca z projektem Engine. Możecie sobie też poczytać, tak, dostępne CRDT w portfelu współpraca z Engine. Em. Klikniemy sobie na ten link, bo na to warto zwrócić uwagę. Czyli zobaczcie Engine Digital Smart Wallet plus CRDT, czyli mamy portfel od Engine'a i są zintegrowane tam tokeny CRDT. Także bardzo fajnie, możecie sobie oczywiście o tym wszystkim poczytać, o tym czym jest engine, chyba samego engine'a to nikomu nie trzeba przedstawiać, bo każdy wie co to jest engine, także kolejna fajna współpraca, fajna integracja i przechodzimy sobie do kolejnego newsa. Coinbase Wallet, słuchajcie, eee, możecie używać też, jeżeli macie Coinbase Wallet, możecie przechowywać token ZRDT, jest wersja mobilna zarówno na Apple'a jak i na Androida, także to jest kolejna fajna informacja, kolejna fajna integracja projektu. No, i oczywiście na końcu informacja o tym, że macie możliwość swapowania na Uniswapie. Oczywiście opłaty transakcyjne opłaty transakcyjne są masakryczne, jeśli chodzi o Ethereum. E, także na to trzeba uważać. E, niech ja sobie znajdę tylko tutaj, ile wyglądają opłaty transakcyjne w tej chwili. No, spadło, słuchajcie. 122 GWEI, dawno tak nie było. Słuchajcie, o połowy prawie spadły opłaty transakcyjne. Także nie ma jakiegoś tam. Nie ma jakiegoś tam dramatu, no i teraz tak, jeżeli kogoś zainteresował, pamiętajcie, to nie jest żadna porada inwestycyjna, porada finansowa i tak dalej, to jest przedstawienie, decyzja należy do Was, bo nie aż to Wy ponosicie konsekwencje, ale jeżeli chcielibyście nabyć sobie tokeny CRDT, to macie dwie możliwości, pierwsza niepolecana, to od razu mówię, to jest HitBTC giełda, tak wygląda cena w tej, chwili, w tej chwili, 91 Satoshi, ale wypłata po prostu jest masakryczna, także nie polecamy. Albo bezpośrednio za waluty przy użyciu karty Visa lub Mastercard, bezpośrednio, możecie kupić sobie tutaj CRDT bezpośrednio z ich strony. Oczywiście trzeba mieć świadomość, że trzeba czasami chwilkę zaczekać, ale to się po pojawia bezpośrednio na waszym kryptoportfelu. Także to jest preferowany sposób, z tego co wiem, to zespół da jakieś tam bonusy za zakup tego. Oczywiście, ze względu na te opłaty transakcyjne, musicie po prostu od, od, od uzbroić się w cierpliwość. No i tyle, no może jeszcze na końcu dla, dla tych wszyscy, wszystkich, którzy na moim kanale wchodzimy sobie na mój kanał, tak? Wchodzimy sobie na mój kanał i dla tych wszystkich, Bitcoin którzy chcą. 50 000 dolarów, którzy chcą sobie zobaczyć, słuchajcie, CRDT. Wpisujemy sobie CRDT, proszę, jest CRDT IO, nowy system płatniczy, konkurs dla hodlerów, to jest informacja. Też jest tutaj drugi film, e, spojrzenie na stronę Crypto Daily Token CRDT, także już te filmy były. Ten wcześniej był 7 miesięcy temu, ten ostatni miesiąc temu. Także ja tu na bieżąco aktualizuję, a wszystkie informacje to jest oczywiście medium to jest oczywiście medium to jest mało osób, zresztą medium jest jakoś mało popularne, ale najszybszą chyba Najszybszą chyba i najfajniejszą drogą jest oczywiście strona CRDTP. Ja mam oznaczoną dzwonek, więc jak tylko coś się nowego pojawia, to oczywiście aktualizujemy informacje. No i zasadniczo i dostajemy powiadomienie. I zasadniczo słuchajcie, to jest chyba tyle. Ja staram się szukać takie niszowe projekty fajne, które mają jakiś tam potencjał. Du dużo rozmawiam z zespołami różnymi, ale mnie jest ciężko przekonać. Oczywiście pamiętajcie, ja nie udzielam porad finansowych, nie udzielam żadnych wiecie doskonale, po moich live'ach i tak To musi być Wasza decyzja, ponieważ to są Wasze środki i to Wy ponosicie ryzyko. I garść informacji przekazana. Dajcie znać, co o tym sądzicie w komentarzach. Podobało się? Łapka w górę. I ja się z wami żegnam, oczywiście pozdrawiam was wszystkich, trzymajcie się i do następnego razu.